Witamy Was serdecznie na drugim spotkaniu w ramach 11. edycji Laboratorium Miłości. Dziękujemy za bardzo liczne przybycie. Przykro nam, że niestety dla wszystkich nie wystarczyło komfortowych miejsc siedzących. No, niestety też nie było to przewidziane. Mamy nadzieję, że dzisiejsza konferencja, podobnie jak wczorajsza, dostarczy nam wielu ciekawych wrażeń i cennych przemyśleń. Naszym gościem i prelegentem jest dziś pan doktor inżynier Jacek Kulikowski. Który znany jest młodzieży akademickiej i nie tylko jako autorytet w dziedzinie związków, małżeństwa, rodziny oraz poczucia sensu i jakości życia. Autor bardzo wielu książek i artykułów, które poruszają tematykę miłości, czystości, ojcowstwa, płciowości i rodzicielstwa. Nagrania z jego udziałem publikowane są m.in. na portalu Dwie Ryby, dzięki czemu w prosty sposób można czerpać wiedzę i szukać porad w kwestii życia rodzinnego i małżeńskiego. Zapraszamy zatem do wysłuchania konferencji dotyczącej niedosytu miłości w związku. Żeby nie za długo się nie przedstawiać, wiedząc o organizatorach, zacznę po swojemu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest pozycja, z której występuję i to jest jednocześnie, w tym jest pewien przekaz ważny, a mianowicie, dlaczego ludzie w świecie cierpią, dotyczy to również niewierzących, którzy odeszli od zasad wytyczonych przez, no, 10 raz, no powiedzmy drugą tablicę, 7 dla niewierzących. Ludzie odeszli od zasad. Dzisiaj nie szanuje się rodziców, zabija się, wręcz zabijania, tworzy się prawo. W zasadzie mamy głoszone jako prawo człowieka zaprzeczenie przekazań, rozwody się ułatwia już do granic czasami absurdu, prawda, że tam przeświadczenie w niektórych miejscach świata, że już ta pani nie jest moją żoną, albo ten pan nie jest moim mężem. Kiedyś w czasach sowieckich, w 20 latach wystarczył wysłać list do Komitetu Partii, żeby zawiadomić, że już nie jestem żoną, czy nie jestem mężem. I wariactwo odejścia od człowieczych zasad. Od zasad, które tak jak powiedziałem, wytaczają przykazania. Temat, który mi zadano, przesyt bliskości, niedosyt miłości, ja jakoś rozumiem, myślę, że dobrze jest intencją, natomiast bym musiał, jestem inżynier, tak, doprecyzować. Bo jeżeli mówimy o przesycie bliskości, czy przegięciu w stronę bliskości, to musimy sobie ustalić, o jaką bliskość chodzi. Myślę, że organizatorom chodziło o bliskość cielesną zamiast miłości. Natomiast nie może być przesytu bliskości psychicznej, przesytu bliskości duchowej. Prawda? Natomiast to wyprzedzenie bliskością cielesną jest ewidentnie znakiem naszych czasów, waszych bardziej czasów, bo ja już jestem przebrzmiały. Tak? I myślę, że dla was jest to ważnym wyzwaniem, żeby w tym miejscu się w życiu nie pogubić, bo świat w tym pogubieniu pomaga, uzasadnia, reżyseruje, podpowiada właśnie tą bałagan wprost jako normę. Mamy chociażby takie hasełko, które wszyscy znają, genialnie skonstruowane: szacunek dla przeciwnika, grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne mają raj na ziemi. I ludzie to przyjmują, co więcej, dziewczynki żyją według takich schematów, bez odrobiny refleksji. Nie potrzeba być ani wierzącym, po prostu myślący człowiek pomyśli, co robi ta niegrzeczna dziewczynka, która ma mieć rzekomo raj na ziemi. No to co? Alkohol, narkotyki, seks. Zabawia się. Jaki ona ma raj? Rujnuje swoje życie. Rujnuje życie swoich rodziców. Rujnuje życie rodzeństwa, całej przyzwoitej rodziny, przyzwoitych znajomych. Jaki ona ma raj na ziemi? A hasełko? Piękne. Tak? A z kolei czystość się wyśmiewa. Dochodzi do tego, że postawa czystości jest ukrywana. Nie zapomnę rozmowy, bo już prawie rok minęło, ale pamiętam, dziewczyna porządna, 28 lat, rozmawiała jakieś tam o swoich problemach i ona potem jeszcze z takim błaganiem, bo oczywiście nikomu nie opowiadam o tematach rozmów, że z Kowalską rozmawiałem na ten temat, a z Malinowskim na tamte. Czasem posługuję się przykładami z rozmów, które rzeczywiście zwolnia anonimowo, uniemożliwiając rozpoznanie, o kim mowa, tak więc nie podaję żadnych szczegółów, że
wojskowy wysokiej rangi, generał, lotnik, prawda, mówił mi, że ma taki problem z żoną. Oczywiście takie rzeczy nie robię. Ale i ona w takim, no naprawdę z takim strachem w oczach, tylko niech pan nikomu nie powie, że ja mam 28 lat i jestem jeszcze dziewicą. Ona się wstydzi. To jest przerażające, że taka presja dziewczyny, ja mówię do was troszkę z pozycji taty, nikt nie ma, może dziadka już, no nie mali taty jeszcze, mam nadzieję, takiego spóźnionego taty, tak? Mieliśmy długo, czekaliśmy na pierwsze dziecko, więc mamy dzieci stosunkowo młode, najstarsza córka ma 31, potem syn 29 i córka 27, więc tak moglibyście być kolejnymi naszymi dziećmi, jakby nam się trochę lepiej udało. Ale w związku z tym, że dłużej czekaliśmy, no to tam już więcej się nam nie udało i cieszymy się, że mamy chociaż tą trójkę. Jesteśmy na etapie, to może warto powiedzieć, że mam jeszcze przedstawiania się, etapie cieszenia się, ale nie życia życiem dzieci, tylko cieszenia się życiem dorosłych dzieci, które dały już tam dwóch wnuków. Trzecia wnuczka urodzi się w połowie maja. Pierwsza wiekiem, a ostatnia w kolejności, najstarsza córka wychodzi w maju. Teraz za mąż 4 maja i mogę powiedzieć naprawdę uczciwie, że z żoną delektujemy się faktem, że wypełniliśmy obowiązek rodzicielski i mamy czas na siebie. Jak często się mówi, że no, dzieci wyszły, co ja teraz zrobię? To zależy od tego, co wcześniej robiliśmy. A to o tym może komentarz jeszcze, jak będzie okazja, to dopowiem. Tak więc, komentując tytuł, nie może być bliskości psychicznej za bliskiej, bliskości duchowej za bliskiej. Natomiast bliskość cielesna może być za bliska, jeżeli jest w nieodpowiedniej konfiguracji przeżywana. I często jest. Często jest. I chciałbym, żeby to spotkanie było dla was pożyteczne. Jeżeli ktoś wysłucha, życzliwie, nieżyczliwie, przyczepi się do czegoś, czy nie przyczepi, to nie ma większego znaczenia. I wyjdzie, kończąc na wysłuchaniu, to szkoda waszego czasu. Są fajniejsze rzeczy do robienia. Ja was zachęcam bardzo, żebyście podjęli jakieś decyzje. Po tym spotkaniu, nie, może nie natychmiast, ale podjęli jakieś tematy, podjęli jakieś decyzje. Jeżeli ktoś podejmie decyzję, wprowadzenie w swoje życie jakiegoś czynu dobrego i będzie to od siebie egzekwował, to jego życie stanie się lepsze, on stanie się lepszy i automatycznie stanie się szczęśliwszy. Jak ktoś prowadzi czyn zły, to będzie stawał się zły i jego życie będzie mniej szczęśliwe. To jest myśl Karola Wojtyły, dawała tam w bardzo trudnej książce, dziele, ale myśl jest prosta. Osoba i czyn. Czyny przechodzą na sprawcę, czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają, stajesz się taki, jak dyktują twoje czyny. Czynisz dobrze, stajesz się lepszy, czynisz źle, stajesz się jako osoba gorszy. Dotyczy to zarówno kształtowania swojej osoby, chcesz cokolwiek ze sobą zrobić, w jakiejkolwiek dziedzinie, podejmij czyn, który będzie ciebie przemieniał. No powiedzmy, jesteś skrajnym sknerusem. Po prostu żałujesz 10 groszy, tak? Jak jesteście dziewczyną i jecie lody, to właśnie zapomniałeś portfela, prawda? I tak dalej, tak? Więc ludzie ci mówią, że to jest niefajne. Ty co prawda widzisz, że jest fajne, bo sobie zawsze zaoszczędzisz, ale powiedzmy, uwierzyłeś, że może to jest niefajne. Co z tym zrobić? Od jutra nie będę sknerusem. No przecież głupota. Takich rzeczy się nie zmienia decyzją woli. Ale możesz powiedzieć tak, od jutra każdemu napotkanemu żebrakowi dam dychę. Najpierw będziesz omijał wzrokiem, potem w końcu rzucisz, boli cię żołądek, masz rozstrój, potem migotanie przedsionków, ale za którymś razem jak rzucisz, to już przestanie boleć. Ten czyn zmienił ciebie na osobę nie skrajnie skąpą. I każdy z nas do końca życia będzie miał coś do zrobienia ze sobą. I proponuję, żeby wymyślać proste, drobne czyny, które mają. Chcę zmienić relację. Nie wiem,
Ja bardziej myślę o relacje z żoną, z dziećmi. Te siebie już nie żyją, ale dobre relacje z rodzicami. I chcę zmienić jakieś relacje. Wymyśl czyn dobry, który wprowadzisz w ramach tej relacji. I ta relacja będzie lepsza. Będziesz zły czyn, będzie gorsza. Tak więc to jest pierwsza taka myśl, którą chcę przekazać. Chcecie cokolwiek zmienić, to wymyślajcie czyny i trzymajcie zębami czyny. Podam przykład. Niedawno miałem, no niedawno, rok już minął, ale jeszcze pamiętam. Prawdziwą frajdę. Para małżeńska, 20 lat po ślubie z czwóreczkiem dzieci, we wspólnocie, w dobrej kondycji. Panie Jacku, pan nam przed ślubem powiedział, żeby nie położyć się spać, zanim nie odmówicie wspólnie jednego Ojcze Nasz. Mówimy, kurczę, 30 sekund, damy radę. Postanowiliśmy twardo. Bez odwołania nie położymy się spać, zanim nie odmówimy jednego Ojcze Nasz. Jak? Nigdy nie złamaliśmy tego. Jesteśmy 20 lat po ślubie, w dobrej kondycji, mamy czwóreczkę wspaniałych dzieci. Ale panie Jacku, parę razy w ogóle się nie położyliśmy spać. Tak byli napaleni, tak byli wkurzeni, że nie mogli klęknąć sobie i powiedzieć, odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy. Ale w uczciwości swojej nie położyli się spać. Gdyby ktoś z osób wierzących podjął takie postanowienie, jestem absolutnie spokojny, że jego małżeństwo przetrwa te obiecane w przypowieści o domu na skale. Uderzą wichry, uderzą nawałnice, ale dom się ostoi, bo na skale jest zbudowany, a w innym miejscu tam otwartym tekstem skałą jest Chrystus. No? Więc pierwsza myśl, czyny. Najpierw trzeba dobrze chcieć, a potem trzeba wymyślać czyny, które będą te nasze dobre chęci przetwarzać w nasze życie. I rzeczywiście, jakbyśmy powiedzieli o największym deficycie świata, to byłby deficyt miłości. Choć czasem mówię coś bardzo pokrewnego, bo co najbardziej rozwala miłość damsko-męską. Drogi panie, tu wam nie przypiszę, chociaż potraficie już na bałaganić nieźle. To jednak facetów jeszcze nie doganiacie. To jest brak męskiej odpowiedzialności. Przerażający brak męskiej odpowiedzialności. Pamiętamy te słowa Jana Pawła II. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. To nie jest hasełko. Jeżeli zniszczą rodzinę, a taką rodzinę jest mnóstwo, to zniknie jedyny teren wychowania człowieka do wartości. Jeśli on był tylko chów ludzi, a nie wychowanie. I świat ulegnie samozagładzie. To jest dla mnie zupełnie oczywiste. Ale nie wszyscy myśleli, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. A przyszłość rodziny przez co idzie? Przez jakość więzi małżeńskiej i dzietność. Te dwa czynniki są ze sobą bardzo silnie sprzężone, bo jeżeli jest dobra więź małżeńska, to oni bardzo pragną przedłużać tą miłość dziećmi. Zupełnie naturalne. Jak mi czasem młodzi mówią, my się tak kochamy, że my nie chcemy mieć dzieci, bo my sobie wystarczamy, to się uśmiecham. Jak naprawdę się pokochacie, to zapragniecie, żeby wasza miłość owocowała. Najgorszym zagrożeniem dzisiaj dla trwałości więzi małżeńskiej jest brak męskiej odpowiedzialności. Niedojrzałość mężczyzn. On ma swoje korzenie. Myślę, że ten wątek panie cierpliwie przesłuchają, bo to jest co prawda mówione do mężczyzn, ale to jest w waszym interesie. Jednym z ważnych czynników nieodpowiedzialności męskiej jest wychowanie bez ojca. Bez ojca w ogóle, albo bez ojca takiego, jakiego pragnąłbym mieć. To nie jest tajemnicą, że zarówno dziewczynę na kobietę mianuje ojciec, córkę, jak i mężczyznę, chłopaka na mężczyznę mianuje ojciec. I są rzesze mężczyzn, również na tej sali, którzy nigdy przez ojca nie zostali zamianowani na prawdziwego mężczyznę. I rzesze kobiet, też na tej sali, których ojciec nawet symbolicznie nie zamianował na kobietę. Ilu ojców powtarza w dobrej wierze. Baran jesteś, do niczego nie dojdziesz. Fajtłapa i tak dalej. Że może tak zmobilizował, żeby się... No ale to akurat nie działa. I dzisiaj mamy niestety czasem wsparcie przez terapeutów. No nie jest taką traumą dzieciństwa, to ty już musisz. Nic nie musisz. Żadnego czynu nikt z nas nie odziedziczył.
skłonności, tak. Złe wzory postępowania, tak. Ale czynu żadnego. I jeżeli chłopak nie został zamianowany na prawdziwego mężczyznę przez ojca, to musi tej dokonać autonominacji. Musi sam stać się mężczyzną. Jest to oczywiście możliwe. Tylko trzeba przeprosić termin, który został wymazany ze słownika. Mówię o samowychowaniu. Zgubiliśmy samowychowanie. Pewnie z historii też tam wiecie, na czym polegał geniusz Baden-Powella, który wymyślił scouting. Że postawił chłopakom wymagania. I w wymiarze fizycznym, i w wymiarze psychicznym, i w wymiarze duchowym. I chłopaki, no wyobraźcie sobie, panowie, tu obecni na sali, siedzisz sobie przy piwku, przychodzi fazę, stary, robimy akcję. Po 20 kilo kamieni do plecaka, idziemy w góry. No to daj sobie spokój. Kamerki na stokach, tu śnieg, tu błoto, następne piwo. Podcięto mężczyzną skrzydła. Te wszystkie wizje, tam Piotruś Pan, Playboy, Macho, Szelce, to chłopięce wizje. Tam nie ma żadnego mężczyzny, to jest wizja, która oferuje świat. A ilu mężczyzn na to się bierze i za tym goni. I także może ci nie dowierzać, że mężczyzna może się sam zamianować na mężczyznę. Jeszcze dla pani jedno zdanie. Jeżeli nie czujesz się zamianowana przez tatę na kobietę, to miej się na baczności, bo możesz bardziej niż inne kobiety szukać potwierdzenia swojej kobiecości, mówiąc wprost w objęciach, a jeszcze bardziej wprost w łóżku z chłopakiem. Bo on wtedy ciebie potraktuje jak pewną kobietę. To nie jest nominacja na kobietę, a na pewno nie jest taka, jakiej potrzebujesz. Prawda? To z tym chłopakiem, który nie wiem, że jest. Może od razu jedna jeszcze rzecz, bo to się czymś konkretnym przejawia. Przejawia się to konkretnie tym, że chłopak, który wychował się bez ojca, albo z niedosytem ojca, obserwował, podglądał decyzje życiowe podejmowane przez mamę. Mama inaczej podejmuje decyzje, inaczej tata. Mama podejmuje decyzje na bazie aktualnych uczuć, stanu aktualnych uczuć. I ma ten przywilej i może tak podejmować. Dlatego, drogie panie, pewne strategiczne decyzje życiowe, wziąć kredyt na 30 lat, nie może podjąć kobieta. Bo jeżeli podejmie i się okaże, że to była zła decyzja, to będzie jej on pokazywał, bo wlazłaś na jego teren, podcinając mu skrzydła i będzie wyzywał na to, że przez ciebie załadowaliby się na całe życie. Takie decyzje musi podjąć mężczyzna, bo wtedy jak coś nie pójdzie, to przecież on jest mądry i on to przewidział. Czy mężczyzna? Kobiety nie wiedzą, że dla taniej satysfakcji decydowania o sprawach życiowych, ja nie mówię o sprawach międzyludzkich, nie mówię o codzienności, mówię o pewnych kamieniach milowych, symbolicznych, wzięcie kredytu, budowa domu, takie decyzje, tak? To jeżeli mężczyzna tej decyzji nie podejmie, to traci teren swojego wzrostu. Jest podcięty, jest, ja już nie chcę używać słów, co ona z nim zrobiła. A tak naprawdę okaleczyła go z męskości. A jest dumna! Koleżanko mówi, proszę! Tylko ona cierpi, dzieci cierpią i on też przy nim cierpi. Tak więc co z tym chłopakiem? Przykład, bo to przykłady są nie do podważenia. Ja nie mówię, że to jest powszechne, ale przykład jest prawdziwy. Chłopak został przez mamę urodzony, nawet nie wzięty na ręce, nawet nie przytulony, nie nakarmiony ani razu, oddany do domu małego dziecka. Potem naturalną koleją rzeczy przeszedł do domu dziecka. To był socjalistyczny dom dziecka, otoczony murem, gdzie szkoła podstawowa ośmioklasowa była na terenie zakładu, który ten chłopak nazywał więzieniem. Mama raz w miesiącu dzwoniła do portiera, mówiąc, proszę zapisać w rejestrze, dzwoniła. Nie pytała o syna, ale znała polskie prawo. Skoro raz w miesiącu się kontaktuje, to nie jest taką wyrodną matką. To po prostu miała ograniczone prawa rodzicielskie, ale nie odebrane. Chłopak nie mógł pójść do adopcji, a kolejki do adopcji były wtedy długie. Był skazany na życie do matury, to w tym przypadku to było do 19 roku życia, był skazany na pobyt w więzieniu, tak to nazywał.
Kto był ojcem tego chłopaka? Nawet mama nie wiedziała. Kandydatów było kilku potencjalnych. Totalna patologia. To był jeden z dwóch mężczyzn, których spotkałem w życiu, który nie miał żadnej, ale to żadnej więzi emocjonalnej z matką. Mówił o niej kobieta, która mnie urodziła. Widział ją w życiu dwa razy, raz trzeźwo, raz pijano. Raz tak, raz trzeźwo. Żadnej więzi. Wychowany w domu dziecka, był dobrym wychowankiem. Uważał Boga, świętych, Matkę Bożą za jeden stek bzdur dla oszołomów. I tak dorósł do 16 rok życia. Tak skończył szkołę podstawową. W takim stanie wiedzy i nastawieniu. Zresztą tym, że się uczył, uciekł uczenia się, dobrze się uczył. Jako jedyny z tego domu dziecka poszedł do liceum. Liceum już nauczyciele nie przychodzili na teren zakładu, tylko miał przepustkę na miasto. I tam go we wrześniu pytają, czy będzie chodził na katechezę. Kate co? Słowa nie znał. Nie znał słowa. 15-16-latek. Tak, na pewno, że sobie pochodził, jak się dowiedział. Pośmiał się z tych wzór. A poza tym będzie dłużej poza więzieniem, bo będzie jeszcze 1 godzinę, 2 godziny w tygodniu będzie dłużej poza więzieniem, tak? Bo tam przepustkę dostało na godziny. No to zaczął chodzić. I trafił na księdza. Młodego, ale bardzo konsekwentnego. Ksiądz nie zwracał uwagi na jego zaczepki, a były na każdym kroku prowokacje, zaczepki, śmiechy, chichy. Zaczął mu stawiać pytania. I chłopak to podjął. Zaczął sobie odpowiadać na te pytania. Liceum trwało 4 lata. Przez 4 lata odpowiadając sobie na pytania, doszedł do tego, że się ochrzcił, przygotował do pierwszej komunii, do bierzmowania i postanowił założyć rodzinę. Ale nie wiedział, co to jest. On nie wiedział, co to jest rodzina. Nie miał żadnego doświadczenia, nie miał złego, nie miał żadnego doświadczenia rodziny. A więc ten ksiądz, który stał się dla niego takim przewodnikiem, posłał go na studium rodziny. To było wówczas takie pomaturalne studium, dzisiaj jest podyplomowe. Wtedy to było pomaturalne studium, 2-letnie. Raz w tygodniu, chyba 6 godzin zajęć, dosyć dużo. W czasie roku akademickiego, nawet szkolnego. I tam żona to organizowała, ja tam miałem sporo zajęć. I tam się poznaliśmy. I wiem, czy możecie sobie wyobrazić, pewnie mgliście, ale ja to dziś pamiętam. Siedzę przy szerokość ławki szkolnej, ile? 50 cm. Nos prawie przy nosie. Patrzy mi w oczy. Zapiszę każde słowo. Pisał z prędkością błyskawicy. Wszystko pisał, na zajęciach wszystko pisał. On się urzucał, to jest rodzina. Patrzy w oczy i mówi tak. Wyobraźmy sobie, że jestem ojcem rodziny. Wracam do domu po pracy. Przekraczam próg domu. Co dalej? On nie widział tego. I on pisał. Wyobraź sobie, jak to było trudne dla mnie. Potem się z tym oswoiłem już. Ekstremalnie skupiony, dobierający słowa, co w tym jest najważniejsze i tak dalej. Tak? I bardzo wiele mnie on nauczył pytaniami. Chłopak się do bólu nawrócił. Nie wiem, ile razy zdążył do tego czasu przeczytać Pismo Święte, ale myślę, że kilka. Na każdych zajęciach, gdyby jakiekolwiek tematy, on natychmiast cytaty też on. Księgi kapłańskie. No, przemę, czy księżę, właśnie w niej jestem i czekam, kiedy przemnę, tak? No są te niektóre tarody statymentowe takie, no widzisz, kapłańska, idzie się, czeka, kiedy to się skończy, tak? Pół cielaka w tą stronę, pół w tą, krwią pomazać. No dla nas niezrozumiałe w ogóle realia, prawda? No ale w związku z tym, że czyta, no to czyta, nie? On znał na wyrywki, mi staremu katolikowi było później wstyd. On miał doświadczenie 4 lata nawrócenia, tak? Skończył studia, wyjechał. Nawet się dziwiłem. Nie odzywał się. Wiele godzin spędziliśmy na rozmowach. Nie odzywa się. Trudno. Dość daleko od Poznania, co w Poznaniu było. Wyjechał. Mija lat, małe naście. Nie wiem dokładnie ile. Ale naście latek. Wpada na mnie na ulicy w Poznaniu. Gęba od ucha do ucha. Przypomina się. Takich osób się nie zapomina, to są nietrywialne znajomości. I mówi, od niego się nauczyłem przedstawienia. Jestem szczęśliwym człowiekiem.
Jestem szczęśliwym mężem. Jestem szczęśliwym ojcem trójki dzieci. I recytuję dalej. Żona pracuje w domu, nie jest w domu, nie bawi się dziećmi. Nauczył się, że to jest praca, to należy szanować. Żona pracuje w domu, bo małe dzieci potrzebują mamy 24 godziny na dobę. Ja jestem jedynym żywicielem rodziny, żona jest szczęśliwa, dzieci są szczęśliwe, rozwijają się dobrze, ja jestem szczęśliwy. Można? Można. Więc ktoś, kto miał warunki złe, ale nie takie, to niech nie mówi, że miał do szkoły podwórkę, niech się weźmie za siebie po prostu. I zagwarantuję jedno. Osoba, która miała więcej do przerobienia osobiście, będzie jej lepiej smakował sukces. Jeśli ktoś w rozporządnej rodzinie zarzucił taką rodzinę jak ten Janusz, to ją tak się smakuje. Ta rodzina jak Januszowi, który to włożył naprawdę szaloną pracę. Ale były połączone dwa elementy. Naprawdę, no przepraszam, byłem przy pysku się trzymało krótko. Nie polegało sobie w najmniejszym stopniu. Jak poszedłem na spotkanie, które prowadziłem dla narzeczonych, to muszę pokazać, to mówi Jacek na początku przygotowania do małżeństwa w kościele katolickim, na początku modlitwa. Jacek, ty miałeś, pokazuję tym, co widzom, tak ręce złożone, a ręce stworzyły się tak. No on tak jak się nauczył. A jak się żegnał, to robił znak krzyża. A nie odpędzał muchę, jak wytrawny katolik, prawda? On tak jak się nauczył, się pilnował. I naprawdę podziwiałem go. Także tylko wiedzieć dwa elementy. Praca własna, dobrze ustanowiony biznes, prawda? Raz jeszcze o tym powiem. I łaska. Nikt o własnych siłach nie wygra całkowicie swojej wolności. I to jest temat, który chcę wam nadać, ale to może jeszcze za chwilę wykończymy jeszcze Janusza, tak? Więc jaki jest, ktoś pyta, i sensowne pytanie, zwłaszcza mężczyźni, zwłaszcza inżynierowie, jaki muszę dać wkład własny, a ile dostanę jako łaskę? Jaki procent trzeba mieć wkładu? Nie wiem, ale już przepraszam, bo ktoś się z tej sali, co był na wykładzie 2 godziny temu, powtórzę ten sam kawał, bardzo lubię. Pewna starsza pani, przeżywszy swoje lata uczciwie, przeszła na mną stronę. Zobaczyła drzwi do raju, pewnym krokiem wali prosto do raju. A siedli to mi chwileczkę punktacja obowiązuje. Jaka punktacja? No co dobrego, co dobrego. Całe życie uczciwa, wierna żona, poświęcająca się matka, noce nieprzestane. No dobra, 10 punktów. Co jeszcze? Mam syna księdza, z młodzieżą jeździ po górach, nie szuka wygody, w ogóle tam nie dba o siebie. No pięknie, 5 punktów dodatkowych. Co jeszcze? Co bardziej przerażona, zaczyna w pamięci przyszedł, pomagałam po rozwiązaniu, bezinteresownie chodziłam, nosiłam jedzenie, sprzątałam, myłam, całkowicie bez żadnych korzyści dla siebie. No bardzo ładnie, jeszcze jeden, 2 punkty. A ile tych punktów potrzeba? No, 10 tysięcy. Jezu miłosierny, ratuj. Dziękuję, wystarczy. Pani, to nie jest pobożność, to co przeze mnie w tej chwili przemawia. Ja wiem, małżeństwa, które wstawały z takiego dna den, że się wydaje, że jest po ludzku niemożliwe. Jeżeli zaczęli od spowiedzi, jeżeli zaczęli od powrócili do modlitwy, do sakramentu, podnoszą się. No nic na to nie poradzą. Takie mam doświadczenie faceta inżyniera, więc nie mogę mówić inaczej. A ludzie z najprawdę wspaniałą dobrą wolą stają i padają za chwilę, jeżeli tej sfery nie uporządkuje. Dlaczego? Bo tak naprawdę człowiek jako istota cielesna, to duchowa, ostatecznie zawsze jest poddany duchowi. Człowiek wie czy nie wie. I nie musi podpisywać surografu, żeby się całkowicie poddać swojemu duchowi. Nie musi nic podpisywać. Dlatego mówię do ludzi wierzących, uczepiajcie się dobrego ducha, uczepiajcie się łask sakramentalnych, spowiedzi i wtedy wygracie w życiu wszystko. Mówię to z doświadczenia, już dziadka, tak, no bo mamy 2 urodzonych, a 3 wnuki jest na trasie, w maju się rodzi. No. Oczywiście liczę na dalsze. Nie mogę startować zawodach z moim szwagrem, który miał 11 dzieci.
i w tej chwili ma już 34, jak to mówi jego żona, do przytulania, 4 w niebie i 6 następnych na trasie. W zeszłym roku urodziło mu się 8 wnuków, tak? Na 9 małżeństw, 8 wnuków mu się urodziło. Nie wiem, jak się podzielicie, ale ja liczę na setkę wnuków. I kto wie, może się doczeka. Jak ten panie zwolnią, to pewnie się doczeka tej setki wnuków. To nie chodzi o ilość, ale chodzi mi przy okazji tę rzecz wam sprzedać. Małżeństwa ogromnie cierpią, wy się tego nie wiecie. Ogromnie cierpią z powodu tego, że się boją dzieci. Zabezpieczają się przed dziećmi, zabijają dzieci poczęte nie w porę, okaleczają się siebie i tak naprawdę swoją miłość. Bo dziecko, gdyby w waszych głowach nigdy nie powstała myśl, że dziecko jest przeszkodą miłości. Może się planować, lub planować, ale nigdy się nie miłości dzieci. Bo to jest postawa niegodna człowieka. Dziecko jest darem i zawsze jako takie ma być przyjęte. I ludzie, którzy się otwierają na to, że przyjmą każde dziecko, nawet poczęte nie w porę, nawet chore, takie czy inne, jeżeli tak się otworzą, to mają niesamowitą nagrodę również w uprzedzam w tej chwili fakty w sferze intymnej, w przyjemności, radości seksualnej. To ma przełożenie. Człowiek, który się boi, jest zablokowany. Obyście nikt z was nie bał się dziecka, może nie planować. Więcej dzieci, może planować przed dzieci. Mówię o postaci małżeństwa oczywiście. Ale obyście nigdy nie bali się dzieci, bo to nie owocuje domu. Kochani, chciałem powiedzieć troszkę o tej bliskości cielesnej. Bo panuje tu mnóstwo przekonań, bardzo głęboko wkorzenionych, bardzo często ludzie to powtarzają bezmyślnie, bezrefleksyjnie, że między innymi coś takiego, co nawet ponotowałem, takie rzeczy, tak, że współżycie owocuje miłością. Nic bardziej błędnego. Współżycie w złych warunkach niszczy wszystko. Powiem więcej, choć możecie się przeciwko temu buntować, że współżycie poza małżeńskie zawsze, bez wyjątku również niewierzących, niszczy i nie buduje więzi. Badania z 2004 roku w Stanach Zjednoczonych mówią tak, że pary, które zamieszkały przed ślubem, mówią do was dlatego, że będziecie tym kuszeni. Może ktoś udał się skusić. Mam nadzieję, że nie. Pary, które zamieszkują przed ślubem, bardzo często w ogóle nie dochodzą do ślubu i nie zasilą żadnych statystyk rozwodów, bo nie są rejestrowani jako małżeństwo. A jest to bardzo duża grupa. Natomiast pary, które mieszkały ze sobą przed ślubem, rozwodzą się, jak myślicie, częściej czy rzadziej od średniej w tych badaniach? 49% częściej. Ludzie się dziwią, to przecież oni się poznali. Nie, kochani, oni się nie poznali. Oni współżyli w warunkach lęku, i się poblokowali na siebie, również sferę intymną. Ale trzeba mieć pewną wiedzę, żeby w to uwierzyć. I ja mówię w tej chwili bardziej do panów. Panowie, my mamy to w naturze, że bardzo cenimy swoją mądrość. Jeżeli coś postanowiłem, to chcę, żeby tak się stało. A w relacji z dziewczyną, kobietą, żoną, to tym bardziej ma się to stać, bo przecież nie jestem głupkiem. Jest to błędne myślenie. Możesz mieć najlepszy procesor, najlepsze oprogramowanie i wymyślać głupoty. Kiedy? Kiedy będziesz miał wyższą zadanie. Co informatycy mówią? Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Nie da się ze złych danych wyciągnąć wniosków. Czyli nie trzeba być głupim, żeby robić głupoty. Czyli żeby wyciągać głupie wnioski. Dlatego wszyscy do końca jesteśmy wzywani do porządkowania baz danych. Na podstawie czego wyciągamy wnioski? Robiłem taki eksperyment na bardzo porządnej grupie młodzieży. I pytałem, czy para, która zamieszka przed ślubem, lepiej się pozna? Wszyscy co do jednego, 30 parę osób stwierdzili, że tak. A co jest nieprawdą? Ja twierdzę, że w ogóle gorzej się pozna nawet w codzienności. Dlaczego? Bo uruchomiona sfera seksualna budzi tak silne emocje, że my nawet nie chcemy się poznać. Jak ta dziewczyna ma jakąś wadę, to ja nie chcę tej wady poznać, bo to mi do bajki nie pasuje. Jeżeli ten chłopak jest zraniony, ja nie chcę tego wiedzieć.
Oni trochę bajkę. Uruchomienie mocy seksualnej utrudnia poznanie. Blokuje wręcz możliwość poznania. I będą mówili koledzy, popatrz na siostrę. Nie obchodzi mnie siostra. Popatrz na jej matkę. Żenie się z córką, nie z matką. Popatrz, jak traktuje innych mężczyzn. Nie da się traktować dobrze, bo tak chce. Już miesiąc po ślubie trzeba było słuchać, co mówili koledzy. Trzeba było patrzeć na jej matkę, na jej siostrę. Trzeba było patrzeć, jak innych facetów traktuje. Niedługo potrzeba. Uruchomienie emocji związanych z bliskością cielesną powoduje niechęć do poznania prawdy, zwłaszcza tej niepasującej do bajki. I blokuje poznanie gruncie rzeczy. Natomiast, żeby zrozumieć, dlaczego niszczy więź, to musielibyśmy zdobyć pewną bazę danych o intymności człowieka, o sferze płciowości. Dlaczego? Dlatego, że świat, który poddany złemu duchowi, napędza wiedzę fałszywą. Wszyscy jesteśmy faszerowani wiedzą fałszywą, przed którą lepiej lub gorzej się dotychczas obroniliśmy. Często gorzej. Wiedza jest podawana w takiej formie, że wydaje się oczywistością, że jest niepodważalna. I to na użytek waszki, potem waszych dzieci, żebyście umieli zdemaskować fałszywą wiedzę. Fałszywą wiedzę podaje się w postaci mitów. Co to jest mit? Mit to jest fałszywa budowla z prawdziwych klocków. Podaję przykład. Złoto. Każdy z was widział złoto, mam na palcach, ktoś chce może przyjść, ugryźć, zważyć, lepiej niech nie ukradnie, bo to pamiątkowe. 43 lata niedługo, tak? Zaobrączkowany wspólnie ze swoją żoną. Tak? A więc złoto każdy widział, coś bardzo konkretnego. Dotykają nasze zmysły złota, nie ma problemu z wyobrażeniem sobie złota. Górę. Każdy widział górę. Pewnie większość była na Giełoncie. Mam nadzieję, że nie wszyscy w szpilkach albo japonkach, ale Polak powinien, prawie powinien widzieć Giełont na zdjęciu, jeżeli nie był na Giełoncie. Czyli bez trudu możemy sobie wyobrazić górę, możemy sobie wyobrazić złoto i bez najmniejszego trudu, bez wysiłku intelektualnego możemy sobie, każdy z nas może sobie wyobrazić górę złota. Bardzo realnie. Konkretnie. Góra Giełont cała ze złota, z złotym krzyżem na twarzy śpiącego rycerza. Jest. Ale przecież wiemy, że góry złota nie ma. A jak ktoś zatęskni za górą złota, jak ktoś zapragnie zdobyć górę złota, to co? Poświęci siły i środki na to, żeby zdobyć coś, czego nie ma. Jest zrobiony w konia. Znaczy umiał fałszywą bazę danych, że istnieje góra złota. I tak się konstruuje pewne tęsknoty seksualne. Może, żeby za dużo nie opowiadać, posłużę się może dwoma przykładami z poradni. Przychodzi para młodych ludzi. Piękni ludzie, króciuteńko po ślubie, nie wiem, tam może dwa miesiące, może nie jestem w stanie tego otworzyć. Ludzie, którzy doszli w czystości do ślubu, oboje wyrośli w ruchu oazowym, ich rodzice w kościele domowym, warunki idealne, rodzice są ze sobą zaprzyjaźnieni. Jak wam się uda, wchodząc w małżeństwo, zaprzyjaźnić rodziców ze sobą, to macie najbezpieczniejsze warunki, jakie można mieć. Bo nawet jak wam odbije, to rodzice będą was naganiać ku sobie z powrotem. Tak? No tak, wielokrotnie to widziałem. I teraz w tym przykładzie też jest coś takiego. Mówi, proszę pana, my już podjęliśmy decyzję. Rozwodzimy się. Z ogromnym smutkiem. Ten sam świat wartości. Takie same pragnienia. Takie same podejście do życia. Ta sama wiara. Jesteśmy głęboko zaprzyjaźnieni. No ale musimy się rozwieść. Wie pan, dlaczego przyszliśmy? Z szacunku dla rodziców. Bo nas prosili, żeby przyjść na rozmowę do pana. Więc przyszliśmy. Ale decyzja jest podjęta. Rozwodzimy się, a potem składamy papiery do sądu duchownego o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Bo w naszym wypadku jest to oczywiste. O co chodzi? Zmiana na twarzy, ponure twarze, seks. Horror. Mówię tak, widzimy się pewnie raz w życiu. Wiem, że to jest trudno przed obcym dziadem na obcym terenie wywlekać takie intymności, ale bez szczegółów nie jestem ciekawski. Opowiedzcie, na czym ten wasz horror polega. Wiecie, na czym polegał? Na chorych wyobrażeniach. Tylko mieli normalne, przeciętne trudności, które ma zdecydowana większość
małżonków, tak? 80% mężczyzn, szacuje się nawet 80 kilka, ma problemy na przykład ze zbyt wczesnym wytyskiem nasienia, dlatego, że nie nauczył się panować nad sobą, a przeciwnie, świat robił wszystko, żeby go pobudzać, prawda? No i ta reakcja, no trzeba na nią pracować nieraz długo w małżeństwo, tak? Można z nią żyć, ale też trzeba jakoś też zachowania dopasować, żeby móc ta sfera, żeby dawała i radość, i bliskość, i pogłębienie więzi. Mieli parę takich trudności, mówię, przeciętnych. I oni wyobrażali sobie, nie wiem, może na mocy jakichś filmów, że to obcy facet z obcą kobietą spotykają się i za 5 minut wskakują do łóżka i w 3 sekundy chodzą z rozkoszy po suficie. No, jeżeli ktoś oczekuje takiej góry złota, to oczywiście nie zdobędzie jej. I oni, żyjąc w czystości, oczekiwali, że dostaną taką nagrodę, że to będzie za darmo, bez żadnej pracy. To oczekiwanie, że to samo działa, jest dosyć powszechne, tak? Otóż współżycie płciowe nie buduje miłości. Jest bardzo ważnym znakiem miłości i może być elementem budowy miłości, ale może ją bardzo niszczyć, jeżeli odbywa się w złych warunkach. Do tego jeszcze dojdziemy. A więc po godzinnej rozmowie oni wyszli z buzi tak na taką, otwarty banan w górę i Bogu dziękować, że ich rodzice popchnęli do poradni. Prawdopodobnie by się rozwiedli na jednej rozprawie za porozumieniem stron bez orzekania o winie. Potem by złożyli papiery do sądu duchownego i prawdopodobnie w procesie dochodzenia no, dowiedzieliby się, że po prostu nie ma żadnych podstaw do uznania nieważności małżeństwa. Oni byli szczerze zatroskani. Drugi przypadek. Częściej mężczyźni mają chore wyobrażenia. Drogie panie, waszym zadaniem jest, żeby prostować męskie chore wyobrażenia o seksualności. Bo wy jesteście jedynymi ekspertkami od siebie samej. Od innych kobiet nie, ale od siebie samej. Każdy jest absolutnym ekspertem od siebie samej, do tego za chwilę dojdziemy. Także częściej mężczyźni wymuszają zachowania dla kobiety nieakceptowalne. Ona się na to wszystko blokuje i potem ją boli głowa na całym miejscu. No, słyszeliście kawał o bólu głowy, pewnie, no jeden wam powiem, żeby nie było za smutno, tak? Żona smacznie śpi, druga w nocy, mąż, szklaneczka wody, tabletka od bólu głowy, dwa ciasteczka do zagryzienia, skrada się do sypialni, delikatnie budzi żonę, kochanie, kochanie, na pewno cię strasznie boli głowa. A odczep się, żadna głowa nie boli. A mam cię. Jeżeli są kawały, to jest rzeczywistość. I niechęć kobiety do współżycia, owszem, może się zdarzyć, że jest wniesiona w małżeństwo. Na skutek doświadczeń, nawet niekoniecznie wprost seksualnych, podejścia w rodzinie do tej sfery, jako brudne i tak dalej. Różne są. Ale w zdecydowanej większości niechęć kobiety do współżycia jest spowodowana pomysłami mężczyzny, których ona nie akceptowała. Ale myśląc, że jako żona musi się zgodzić, to się zgadzała zaciskając zęby. I to, co miało ich zbliżać, tak naprawdę ich oddalało. Mogę powiedzieć z ręką na sercu, bardzo wiele małżeństw, nie robimy statystyk, ale w tych złych małżeństwach to jest powszechne, w tych źle mających się, które przychodzą do poradni. Współżycie ich od siebie oddala, rozdrażnia, frustruje. I to jest skutek właśnie wprowadzenia pomysłów mężczyzny aż do odgrywania scen filmów pornograficznych. On na własne oczy widział, jak tamte kobiety były szczęśliwe. No widział, no bo przecież pokazywali. Kochani, drugi przykład to nie mężczyzna, tylko kobieta. Bo kobietom też się to już dzisiaj zdarza. Co wniosła w małżeństwo? Takie wyobrażenie. Znaczy oni przychodzą też mówią, proszę pana, mamy wszystkie warunki do bycia szczęśliwym małżeństwem. 4 lata po ślubie, 2-letnie dziecko, dziecko bez alergii, więc w granicach cudu w dzisiejszych czasach. No tak to wygląda, nie? Więc nawet mówią, że współżycie, jak już jest, układa się dobrze, spełnią przeżyć po obu stronach, wcale nie takie częste, jak się w większości wydaje. Mówię, że oczywiście reakcja jest automatyczna u kobiety, wcale nie taka oczywista, 20 parę % kobiet nigdy nie przeżyje tego. W tym przypadku nieszczęsnego orgazmu, bo to jest jedyna klasyfikacja współczucia udane, nieudane. W
Bzdura. To jest jeden z elementów, dodatek, o który warto zadbać, ale to wcale nie jest ani cel, ani sens współżycia. A ludzie powszechnie w to wierzą. Właśnie przez te podpowiedzi. No w każdym razie wszystko u nich było dobrze, ale proszę pana, my się postanowiliśmy razem, bo ja już tego, mówi kobieta, ona jest narratorem tej sytuacji, ja już tego nie mogę wytrzymać. O co chodziło? Mówiąc w skrócie, ona uważała, że mąż powinien ją atakować w kuchni, w przejściu, w korytarzu, w sypialni, gdzie, w każdym miejscu, no bo tak powinien działać prawdziwy facet na widok pięknej kobiety, tak żony. I on po 4 latach uciekał od niej po prostu. No bo ile można? Ile można? Po godzinnej rozmowie ta kobieta skonkludowała. Proszę pana, to tak reasumując, jedynym naszym prawdziwym problemem są moje chore wyobrażenia o sferze seksualnej. Tak. Dokładnie tak. Znaczy, jak ważne jest, żebyśmy mieli bazę danych uporządkowaną. Albo marzymy o czym, coś nie może spełnić, albo marzymy o czym, co wcale nie jest takie istotne, albo klasyfikujemy nasze współżycie kategoriami, które nam ktoś obcy podsunął, które wcale nie decydują o szczęściu czy nieszczęściu małżeństwa. Może jeszcze jeden. Mit, bardzo rozpowszechniony mit orgazmu jeszcze w noc poślubną. Tak? Błagam was, nie współżyjcie w noc poślubną. Tak? Najgorszy moment. Zmęczenie, rozemocjonowanie, często jeszcze alkohol. No nie. Gdzie ma co o wszystkim zapomnieć, myśleć tylko o mężu. Jak to zrobić? Prezenty, kamery, kwiaty. No przecież najważniejszy dzień w życiu. No nie da się. Nie da się. Odłożyć sobie spokojnie. Mit orgazmu, opowiem jeszcze historię. Historie są prawdziwe wobec tego, trudne do podważenia. Przychodzi kobieta 10 lat po ślubie, do poradni. Proszę pana, pan nas 10 lat temu przygotowywał do małżeństwa. No bardzo mi miło, nie pamiętam. No skąd? Tysiące ludzi, prawda? Ale pozałatwiała jakieś sprawy, z którymi przyszła, coś tam z literatury wzięła, jakiegoś kuzyna umówiła z drugiego końca Polski, strasznie zapagniona sytuacja, tam, no, trudna. Przyjechał zresztą na długą rozmowę i nie wychodzi. Bo ja muszę panu coś powiedzieć. Jak pan nas przygotował do małżeństwa, to na trzecim spotkaniu to by pasowało, bo zaczynam od miłości w ogóle, potem przychodzę do miłości małżeńskiej i dochodzę do gestów wyrażania miłości, między innymi współżycia, bo to jest tylko dla małżeństwa gest miłości, poza małżeństwem nigdy nie jest gestem miłości, do tego też jeszcze dojdziemy, mam nadzieję. No i potem na trzecim spotkaniu już mówię o w bardzo otwartym językiem o współżyciu płciowym, o pewnych prawidłowościach, o pewnych błędach popełnianych, oczekiwaniach fałszywych i tak dalej. I pan na trzecim spotkaniu już skończył mówić, jeszcze raz sobie przypomniał, jeszcze prawie przez ramię się odwrócił do nas, powiedział, a w ogóle to kobieta może być zadowolona ze współżycia wcale nie przeżywając orgazmu. Ona mówi, zbaraniałam. Co ten facet mówi? Żeby pan nie myślał, nie kupiłam tego zdania. To się gościowi pomyliło. Ale to było trzecie spotkanie, półtora godzinne. Generalnie mieliśmy do pana zaufanie. Wobec tego chodziliśmy dalej. Ale to, coś mu się chlapnęło. Każdemu się może zdarzyć. Nie? Mówi dalej, proszę pana, jestem 10 lat po ślubie, mamy trójeczkę dzieci. Nasza relacja intymna jest bardzo piękna. Oboje jesteśmy z niej zadowoleni. I mówi prawie z uśmiechem, proszę pana, ja nigdy w życiu nie przeżyłam orgazmu. Gdyby pan tego zdania nie powiedział, to może rok, może dwa po ślubie byśmy stwierdzili, że nie pasujemy do siebie, że musimy się rozejść. Znaczy, co robią fałszywe oczekiwania? Gdybyśmy się dobrze rozumieli. Nie jestem piewcą anorgazmii, tak? Nie. Należy zadbać o to przeżycie również. Ale są warunki, w których to się może nie udać. Z zawinionych i niezawinionych powodów. I nie traktujmy tego jako jedynego kryterium, bo się tam to próbuje mówić. Teraz tych mitów jeszcze, żebyśmy... No, ten mit dopasowania jest powszechnie znany, tak? Ja pytam, o jakie dopasowanie chodzi? Czy musimy sprawdzić, czy pasujemy do siebie, bo jak nie pasujemy, to będziemy się całe życie męczyć. Nawet logicznie brzmi. Jak facet ma ochotę na spowiedzi, to używa argumentu rozumowego, że właśnie on chce być odpowiedzialny, wejść w małżeństwo na całe życie, a nie, że jak się okaże po ślubie, że nie pasujemy do siebie, to będziemy się ranić i odchodzić. A więc o jakie dopasowanie chodzi? Czy jest cielesno, psychiczno, duchowy? O cielesne? Nie trzeba. Każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety na świecie. Od razu, zaraz, rozmiary narządów płciowych. Kolejny mit. Rozmiary narządów płciowych. Nie
miałem wielkiego wpływu na odbiór bodźców. Receptory bodźców są u kobiety w 1/3 odejścia do pochwy. Rozumiem, że to nie mają większego znaczenia. Poza tym, że ludzie na to zwracają uwagę. Sprytnie odwróceni od więzi osobowej ku rozmiarom narządów płciowych. I zdecydowana większość chłopaków, nie będę robił teraz tutaj testów, w czasie dojrzewania sprawdzała, czy będzie szczęśliwy w małżeństwie. Co ma jedno do drugiego? Był taki moment, ja mam w nieszczęsnym Onecie, mam pocztę i jakiś rok temu chyba przysłali mi parę razy w tygodniu ofertę powiększenia, a znaczy ordynarność, proszę za te słowa, zwłaszcza panie, ale cytuję, oferowali powiększenie męskości o 3 centymetry. I zaraz, to największym mężczyzną stąpającym po ziemi będzie słoń, tak? Jeżeli miarą męskości są rozmiary członka, no litości. Przecież my powinniśmy wrzeszczeć, krzyczeć, procesy uruchamiać za ordynarność podejścia do sfery intymnej, prawda? Coś tak oswaja, to idzie, to postępuje. A więc rozmiary nie mają żadnego wpływu. Wracamy do... Fizycznie pasują wszyscy do wszystkich. No panie, tak bardziej psychicznie czy pasujemy? Oczywiście, że nie pasujecie. Nikt na świecie do nikogo nie pasuje. Żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety. Zupełnie inaczej reagujemy w czasie, zupełnie na zupełnie inne bodźce. Jesteśmy totalnie inni. Więc o co chodzi w tym dopasowaniu? No chodzi o to, że dopasowanie to jest proces. To jest proces, który nie da się sprawdzić żadnym ukradkowym aktem. Tak jakbym miał pęk kluczy i dobieram i którymś kluczem otworzyłem drzwi. Dopasowałem klucz do drzwi? W języku polskim dopasowałem. Znalazłem ten klucz, który pasuje do drzwi. I coś takiego się podkorowo sugeruje, że tak trzeba szukać. Wiele partnerek, a wreszcie znajdzie się tą dopasowaną. Nie, mamy matrycę klucza, wkładamy, przekręcamy, posypane się tam proszkiem, policjanci, złodzieje wiedzą jakim. Zostaje ślad, piłuję pilniczkiem, wkładam, przekręcam, piłuję, wkładam, przekręcam i za którymś razem otwieram drzwi. Dopasowałem klucz do żanka. Otóż dopasowanie jest procesem, który potrzebuje pewnych warunków wstępnych i warunków wstępnych nie da się spełnić poza małżeństwem. Mówiąc najkrócej, bo czas nam się nieubłaganie coś ten zegarek chodzi szybko. Otóż warunkiem wstępnym, panowie zapamiętajcie to, wy nie macie pojęcia o warunkach wstępnych. Dla was każde warunki, dla nas każde warunki są dobre. Tu sobie stworzymy dobre warunki. A dla kobiety jest to pokój sumienia, psychiczny. To, co robimy, jest piękne i dobre. Niczego się nie boję. Poleciłabym to swojej córce w analogicznych warunkach. To są warunki dobre. Ani się nie boisz tego, że chłopak cię zostawi? Ani się nie boisz tego, że pocznie się dziecko, on się nie pozwoli urodzić? Ile takich przypadków znam? Wolny związek, poczyna się dziecko i wielki mężczyzna mówi albo dziecko, albo ja. To jeszcze brzmi niewinnie, ale w myśli mi się to znaczy. Albo chcesz urodzić dziecko, to ja spadam, bo się nawet nie pisałem, albo zabijesz je, ja z tobą zostanę. Jak długo, nie pytaj. Wolny związek. Taką alternatywę ma dziewczyna. Dziewczyna, która ma odrobinę oleju w głowie, nie może się nie bać wolnego związku. 90% dziewczyn, które tak żyją, wierzą w to, i to mówią w ankiecie, 90%, że to jest taka cena, którą płaci za to, że on się idą w końcu ożenił. Wiecie, dziewczyny, jaki procent mężczyzn żyją w tych wolnych związkach w ogóle nie zakładał rzęku? No zabawmy się. 80 i ciut. Tych licz nie da się pogodzić. Powiem wam więcej, dziewczyny. Jak się chłopak w tobie zakocha, to on zrobi wszystko dla ciebie. Zrobi wszystko. Będzie czyścił paznokcie, będzie się uczył w szkole, rzuci picie, palenie, przeklinanie. Zacznie chodzić do kościoła. Jak go trochę się długo przetrzyma, to jeszcze się nawróci. Wszystko zrobi zakochany chłopak dla dziewczyny. Możesz sobie albo innej dziewczynie wychować męża. Panowie, nie mówię tu przeciwko nam. Przeciwnie. Łatwiej się nie pozbędę nałogu, jak wtedy, kiedy rzucę to na szale. Tak, dla ciebie to rzucam.
To jest dowód mojej miłości, na tym, jak jesteś dla mnie ważna. Im więcej rzucę na szale, tym łatwiej rzucę. Palenie, picie, przeklinane, cokolwiek. Natomiast dziewczyna, która się chłopakowi oddaje, przepraszam was dziewczyny, ale traci moc. On dla niej już nic nie zrobi. Ona się staje zakonniczką. Ona wyrządziła krzywdę i sobie, i jemu. Bo on mógł prawie za darmo urosnąć. Oni pod hasłami miłości zjednoczyli się cieleśnie, prawda? Szkoda. No, wiele par mi powiedział, to potem się narzeczonymi, gdzie wiem, że 47% mieszka ze sobą. Co im mówię? No przecież nie parzą herbaty wspólnie wyłącznie, tak? Choć niektórzy planowali, tak? No ale życie okazało się trudniejsze. A nawet gdyby wytrwali ktoś do ślubu, to po pierwsze niepotrzebnie się męczą, a po drugie patrzą na nich znajomi, no jak tacy porządni zamieszkali przed ślubem, no to my już na pewno możemy. No? To nie się sprawa świadectwa. No w każdym razie, co mówię tym narzeczonym? Mówię, słuchajcie, nie gniewajcie się na mnie. Ja wiem, że nie mówię tego do wszystkich, ale do niektórych mówię. Powróćcie do czystości przed ślubem. Dziewica się nie odzyska. Chociaż świat oferuje sztuczne błony dziewicze, proszę bardzo. Za pieniądze wszystko zrobimy. Natomiast dziewica się nie odzyska. Natomiast czystość tak. Największa święta, w której Jezus ukazał się po kwarty stanie. To prawda, tradycja mówi, że na soboty się pokazał, ale Pismo Święte wypisz, że mały pisze. Pierwsza osoba, która się pokazał po kwarty stanie, to była Maria Magdalena, omal nieukamienowana. Za cudzołóstwo. Jawną grzesznicę. Nie ma granic świętości, do której można powrócić. Wracając do czystości. Niektórzy mówią, no teraz to już to zrobiliśmy, to tam nic nie zaszkodzi. No dobra. I teraz, co im mówię dalej? Słuchajcie, jeżeli wrócicie do czystości, nie wiem, tydzień, miesiąc do ślubu, dwa miesiące zostały, nie wiem, to będziecie w zupełnie innej sytuacji w sobotę rano. Bo jeżeli nie wrócicie, to w sobotę rano wyjdziecie ze wspólnego łóżka. Ksiądz nam powiedział, że w waszym wypadku wystarczy jedna spowiedź. Może jedna się trochę niż trzy. Idziecie do spowiedzi, szczerze żałując te grzechy. Potem udzielacie sobie ślubu w obecności Boga. Potem, a jeszcze po raz białą suknię i weron. Cokolwiek by to miało znaczyć. Po czym wracacie wieczorem do tego samego łóżka. Co się po drodze wydarzyło? Za co życie oddasz? A jakie świadectwo za swoim dzieciom? Jeżeli, nawet jeżeli ludzie nie zdążyli do ślubu powrócić do czystości, ale jeżeli przetrawili i uznali, że był to błąd, trudny dla faceta, bo traktuje jak taka porażka, to jest zwycięstwo, to wtedy może wychować dzieci do czystości. No przecież dzieci niektóre mogą sobie wyliczyć. Urodziłem się 7 miesięcy po ślubie. Tak, popełniliśmy błąd. Błagamy Cię, żebyś Ty tego nie popełnił. Dużo nas to kosztowało. Ale błagamy Cię, żebyś Ty nie... Rodzice, którzy zgrzeszyli, wcale nie tracą wiarygodności. Tylko muszą się od grzechu odwrócić. Poznanie w czystości jest całkowicie bezpieczne. Dlaczego? Bo nic nie ryzykujemy. Dziewczyna poznająca chłopaka w czystości ma szansę bardzo urosnąć. Może nawet przestać tortować dla niego. Żeby mu udowodnić. Tak. W Meksyku jest taki święty, nie pamiętam jego imienia, ale jak widzicie w Meksyku, to zwróćcie uwagę, prawie w każdym kościele jest taki święty, który ma po całą kratę metalową, do tego się przypina kłódki. Jak już nie ma do czego przypina, to się przypina kłódki do kłódek, a potem kłódki do kłódek do kłódek. Takie kupy kłódki, więc jakiś czas wciąż ślusarz, odcina to wszystko i zawał zaczyna się od nowa. Jest tak intrygujący widok, że pyta, o co tu chodzi? A to są ślubowania kobiet, że będą trzymały buzię na kłódkę. Niestety nie dowiedziałem się, czy to są śluby na minuty, na godziny, czy na dnie, ale takie śluby. Tak, dziewczyna może nawet zmienić swoje nastawienie, nie wiem, do seriali nastawienie, do różnych rzeczy może zmienić nastawienie dla ukochanego chłopaka. I tak samo chłopak może dla ukochanej dziewczyny wiele zrobić. Jeżeli żyjąc w czystości dojdziecie do wniosku, jednak nie będziemy mężem i żoną, to mówi się symetrycznie do tego dochodzi. Jest jakiś ból rozstania. Ale nie ma dramatu. Ludzie, którzy żyli w czystości przed ślubem i się rozstali, mogą zostać przyjaciółmi na całe życie. Ci, którzy naruszyli czystość, to dołożyli, mówiąc wprost. Zwykle jak się rozstają, mają pretensje i słusznie. I zwykle rozstają się z trzaskaniem po pyskach,
i nie chcą się znać. Potem można poznać, jak przebiegała znajomość. Możesz mieć 10 czystych znajomości i nie mieć żadnego uszczerbku na tobie jako żonie, na tobie jako mężu. Panu podpowiadam, jawnie zadeklaruj czystość. Jawnie zadeklaruj. Chcesz tego, będzie ci łatwiej. Jak znajomy, syn znajomych mówi do mnie, wujku, podróżujemy samo, wujku, muszę coś ci powiedzieć. 3 lata się przyglądałem. W końcu postanowiłem. Postanowiłem, to tak. Ostatnia historyjka. Mówi, to ta postanowiłem i mówiłem się na pierwsze spotkanie. Mówię, przecież nie będę dziewczynie kitów wciskał. Muszę się określić. Wiesz, że jestem w rodzinie bieżącej, sam jestem bieżący. Uważam, że znajomość, chłopak dziewczyna powinna przebiegać w czystości. Prawie mi się na szyję rzuciła. Ona myślała tak samo. Gdyby nie było tej deklaracji, to ona by myślała, chyba mu się nie podoba. No to szkoda, że się powiększyć dekolt albo skrócić spódniczkę. On, skoro ona to do mnie się tam nie garnia, to może ja to się tam jakiś gest wykona, żeby jej powiedzieć tak gestami, że o co chodzi. Nie. Jawna deklaracja. Byli pośmiewiskiem na roku, oni się nic nie, w tym nie afiszowali. Ale wiadomo było, że po imprezie nie idą do jednego łóżka, tak? A jej nie szli. Zresztą wymieniają się dość często. Jeszcze tydzień przed ślubem, chłopacy go z grupy naprawdę był stary. Wszystko rozumiemy, ale po co ty się żenisz? Bo ją kocham, ale wy tego nie zrozumiecie. Tak, oni tego nie zrozumieją. Miłość jest, zapamiętajcie, że to jest moja osobista, to nie jest definicja, ale zdanie mówiące o miłości, miłość rodzi dobro i tylko dobro. Jeżeli chcecie nazwać miłością to, co was łączy, macie stawać się lepszymi ludźmi. I życie w czystości to daje. Nie jest łatwe, ale to będzie, że szczęście jest łatwe. Mogę wam powiedzieć na pocieszenie, że nie spotkałem przez 40 lat pracy z małżeństwami ani jednego przypadku rozwodu pary, która doszła w czystości do ślubu. Nie spotkałem ani jednego przypadku zdrady pary, gdzie oboje doszli w czystości do ślubu. Jestem przekonany, że to nie jest przypadek. I ten, który powiedział nic, to już naprawdę się nie pomylił. Jak mówimy o miłości damsko-męskiej, to kluczową sprawą jest mówienie o czystości. Oczywiście małżeństwo też ma żyć w czystości. Tylko do czystości małżeńskiej należy współżyć. A do czystości pozamałżeńskiej nie należy. Dodajmy, nie tylko jest współżycie. Bo cały ciąg, napięcie, podniecenie, działania seksualne jest, ma być świadomie. On się może uruchomić nieświadomie bardzo nawet w innych sytuacjach. Ale świadomie uruchamiany tylko w sytuacji, kiedy ma się zakończyć współżycie małżeńskie. Nawet w małżeństwie zabawy, które prowadzą do napięcia, podniecenia, przycisku nasienia, niekończące się, no są grzechem, bo to jest grzech masturbacji. A co to jest grzech? To jest wystąpienie w własnej naturze, czyli niszczenie własnego szczęścia. Nie ma żadnego grzechu, który odbiera człowiekowi jakąś radość, jakieś przyjemność, tak. Ale szczęścia nikt. To są ostrzeżenia. Nie rób tego. Tak jeszcze panią powiem, na zapas, na wyrost. Odmowa współżycia bez istotnej, albo nawet bez podanej mężowi przyczyny, sam powinien wiedzieć, jest grzechem nieczystości małżeńskiej. Tak. To nie jest to, że mąż ma prawo do ciała żony, może ją używać. Tego nie powiedziałem. Ale zarówno mąż, jak żona nie powinien odmówić współżycia tylko dlatego, że nie ma ochoty w tej chwili. To nie jest żadne kryterium. To jest normalny akt, potwierdzający miłość małżonków, jedyny niepowtarzalny tylko między nimi. Jeżeli jedno z nich pragnie tego, takiego znaku, to drugie, jeżeli nie ma ważnych przeciwwskazań, ma się zgodzić. Do tego, czy miał ochotę, czy nie. A jeżeli ma ważne przeciwwskazania, to ma je podać. To ma je podać. Kochanie, naprawdę nie. Nie mogę się zgodzić, bo to by ubliżało mojej godności na współżycie z pijanym mężem. Niektóre to muszą powiedzieć. Natomiast namawiam, żeby zawczasu określić warunki, których on będzie wiedział, że nie jest to kara na nim, to już to jest normalna konsekwencja. Jeżeli zrobił mi przed chwilą awanturę, a teraz ciągnie do łóżka, to już wcześniej mu powiedziałam, ja w takich warunkach nie mogę się zmusić. I byłoby to niegodziwe. I również ja nie powinnam się zgodzić, bo to by mnie tylko w środku bolało, ale tak? Tak, to warunki trzeba określić. Pani, ten pan już tak stoi. Co pan do kogo? To z wielkim żalem zabieram panu głos.
bo mógłbym tak słuchać jeszcze bardzo długo, ale spodziewamy się, że jeszcze jakby nasi goście będą chcieli zadać panu jakieś pytania. Ja tylko powiem jedną rzecz. O co spytaliście? Nie, nie. Powiem o czym nie powiedziałem, ale to można doczytać. Przeszkodą budowania lub dopasowania małżeństwa, który toczy się latami, a kończy śmiercią jednego z małżonków niezakończone z dopasowania osób, to nie jest tylko ciało. Cielesne, to duchowe zjednoczenie osób, coraz głębsze. W małżeństwie może być coraz piękniejsze, nie mocą coraz silniejszych doznań, bo to jest niemożliwe, tylko mocą coraz większej treści tego spotkania. Wierności, wyłączności, całej trudu wspólnego życia. I teraz przeszkodą w tym są lęki kobiece. I kobieta może się bać zarówno tego, że to wejdzie do pokoju, jak tego, że chłopak ją zostawi, czy mąż, jak tego, że się poczuje dziecko. I my, mężczyźni, mamy zagwarantować bezpieczeństwo. I wówczas mamy coś w rodzaju gwarancji, że to żona będzie bardzo proszę do spróbicia, będzie mówiła o jej żonie. Tak! Jeżeli stworzymy wszystkie warunki potrzebne kobiecie, to ona się rozwinie w tej dziedzinie. My jesteśmy pierwotnie rozbudzeni, a one są uśpione. Jeżeli będziemy zmuszać do spróbicia warunkach dla niej lękowych, to się zablokują nieraz na całe życie. A jeżeli zdejmiemy z niej wszystkie lęki, to nie działa się czego bać, się odblokuje. Będziemy mieli kłopot, że będzie się za często współżyć. Ale takiego kłopotu wam życzę. Dobra. Nie kończę, ale zawieszam. Tak? Dziękujemy bardzo za to naprawdę wspaniałe przemówienie. Także zróbmy.